Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem Wam pokazać ważenie tłoków, żeby porównać tłok jeden z drugim. Jak sprawy wyglądają wagowo. Są obydwa produkcji Almota. Jeden znaczy pierścienie Prima, drugi oryginalny z produkcją pierścieni Almot. Ważymy pierwszego Almota, stary model. Ze sworzniem, z zabezpieczeniami, z pierścieniami. Zważymy całość, żeby było wszystko jasne. Widzimy wynik. I teraz będziemy sobie ważyć drugi tłok. Weźmiemy sobie drugi tłok. Pusty jest w środku, żeby nie było, że coś jest wrzucone. Bierzemy sworzeń, zabezpieczenia, pierścionki Prima, cieniutkie, fajne. No, widzimy ile. Różnica jest. Teraz cóż, zważymy sobie może osobno gołe tłoki aluminiowe. Więc pierwszy 3P, pusty w środku by nie było. Mamy wynik. Bierzemy teraz 4P. Mamy wynik. Różnica jest dosłownie niewielka. No i teraz sobie porównamy te tłoki. Bo mnie mówiono w Almocie, że przecież to jest specjalna forma, była zrobiona na czyjeś zamówienie. Jak sami widzicie, wszystko jest takie samo. To nie jest specjalna forma. Tu Wam odwrócę, żeby było widać zędzla. Forma jest ta sama. Nawet nadlew jest zrobiony pod czwarty pierścień, tak więc nic mnie nie zaskoczyli. Użyto tylko noża z łady, bo nóż w fabryce jest na trzy płytki od razu. Naraz wycina i tyle. Tak to wygląda. Pozdro.